Anito, ty reżyserujesz wyjątkowy spektakl, w którym grają wspaniali aktorzy i oni muszą tę grę godzić no, z treningami. Maciej Zakościelny i Vanessa, jak ich oceniasz jako, można powiedzieć, już specjalistka od tańca? Jakie rady im dajesz? Słuchaj, ja specjalistką od tańca nie jestem. Cieszę się, że mogłam doświadczyć jakby tej energii tanecznej, bo ona też mnie bardzo dużo nauczyła i bardzo mnie też otworzyła. Wiesz, oni są po prostu wspaniali. Maćka widziałam na próbach, czasami breakdance'a tam zapodawał, więc wiem, że się świetnie, wiedziałam, że się świetnie rusza, ale że aż tak to nie podejrzewałam. Poza tym też ma jakąś taki wielki urok w sobie i taki rodzaj dowcipu, który bardzo szanuję. Vanessa w moim spektaklu ma taki leciutki moment taneczny i też na próbach widziałam, że się świetnie rusza, ma piękne dłonie, które no, genialnie pracują, no ale to jak patrzę na to, co robi Vanessa na parkiecie, to mi kolokwialnie kopara opada. No jest też trochę zmian w sposobie oceniania. Teraz też jury ma wpływ na to, kto odpada, jak podobają ci się nowe zasady. Wiesz, powiem ci tak, jakby nie umiem tego ocenić. Myślę, że zmiana formuły jest też ważna dla programu, bo ten program trwa jakby wiele lat, więc też my widzowie lubimy być, pomimo że się czasami nie zgadzamy i krzyczymy, to chyba lubimy być tacy jednak wytrącani z równowagi po to, żeby to nie było takie wszystko oczywiste. Myślę, że jakby w takiej formule mają szansę osoby, które nie mają wielkich zasięgów na Instagramie, tak, nie mają tych miliona, dwóch milionów osób, które na nie głosują. Jest to takie, wydaje mi się, to bycie i ta, no nie chcę używać słowa walki, bo to nie o to chodzi, ale jakby ten bieg po kryształową kulę jest wyrównany po prostu. Nie, Jacek Jeszka no niestety już nie tańczy. Było ci przykro, gdy pożegnał się z programem? Było im bardzo przykro, dlatego że uważam, że z Natalią tworzyli bardzo fajny duet i taki, wiesz, energetyczny i że Natalia jest takim promykiem była w tym programie, więc no było mi przykro. Myślałam, że jeszcze chociaż może ze dwa odcinki, wiesz, przejdą dalej. No ale poziom jest bardzo wysoki też. No naprawdę te osoby, które jakby już teraz zostały, to tak, czasami się cieszę, że nie jestem w tej edycji, bo już nie wiem, co bym tam musiała, wiesz, wykombinować, żeby siebie obronić w tańcu. No ale wiesz, no to też jest, no nie można wygrywać za każdym razem. Jacek doskonale o tym wiedział, gadaliśmy o tym, mówił, no, że ja już potańczyłem z tobą, pokazałem, na co mnie stać, teraz mogę chwilę odpocząć.